Oj, są emocje. No tak naprawdę no, w tańcu przede wszystkim są emocje i trzeba je tak naprawdę wydobyć ze środka, a na pewno aktorom jest o wiele łatwiej wydobyć te emocje. Ruda nigdy do czynienia nie miała ani z tańcem, ani z aktorstwem chyba. Z tego co wiem, to nie miała właśnie, więc tutaj tak naprawdę no, tanecznie, fizycznie jest przygotowana, więc wszystkie kroki fajnie, w miarę. Nie, że gdzieś tam cała maserak. To okej, okay, ale. Ale. Tak, zawsze ale. Nie, no bo Rafał jest my taki, jesteśmy perfekcjonistami. Dokładnie. On zawsze twierdzi, że może na lepiej. Ja też tak w sumie uważam. Aczkolwiek tutaj się czuję tak nie do końca pewnie jeszcze na tym pakiecie. Aczkolwiek, już nie ale. Aczkolwiek. Nie czujesz. No nie czuję się do końca pewnie, no bo nigdy tego nie robiłam. No dzisiaj, słuchaj, przy tym jive'ie to powiem ci, że ja się zacząłem czuć niepewnie, jak ty zaczęłaś tańczyć. Dlaczego? Rozwiń proszę. Zwłaszcza jak skoczyłam na ciebie. Dokładnie, no właśnie, mówię, Boże, co się stanie, nie, co ona zrobić, bo tak naprawdę przed samym wyjściem na taniec było tak, że po prostu Ruda oszalała. No dzisiaj tak, czuła jak szalona. Ruda tańczy jak szalona, dokładnie, więc szalała, tak, mówię, Boże, jedyny, że ona się skoncentruje, bo dynamit po prostu wybuchnie, ale... O dziwo, było wszystko fajnie pod kontrolą i dzisiaj jestem dumny bardzo z Rudy i to, co zakładałem, żeby na live'ie się wydarzyło, to się wszystko wydarzyło. Pięknie zatańczyła, energia była. Wiadomo, techniki nie nauczę w przeciągu tygodnia, więc na tyle, co mogliśmy, to wszystko gdzieś tam Ruda sprostowała i najważniejsze, żeby była petarda, ogień. No i my się świetnie bawiliśmy, nie? No tak, mam nadzieję, że widzowie też. Było fajnie. Rozwij. Nie, naprawdę było fajnie, bawiłam się świetnie, chociaż dzisiaj był dla mnie taki trudny odcinek, bo dużo było jakichś takich historii moich dawnych, o których ja nigdy wcześniej nie mówiłam. To są rzeczy, które no, w moim sercu są bardzo mocno zakorzenione, jakieś blizny po prostu stare i rzeczywiście po raz pierwszy odważyłam się o tym powiedzieć przed kamerą. Trochę mnie wkurza, że nie możemy obejrzeć tego wcześniej, bo rzeczywiście to jest już, kiedy jesteśmy tacy bardzo zestresowani i nagle jeszcze wiesz, że ten filmik tutaj no jest... Ja, przepraszam Cię, wiedzę w słowo, ale Beata Tadla w edycji, w której tańczyła, pamiętam, że zatykała uszy, żeby nie słyszeć tych rzeczy. No i to chyba trzeba tak robić, bo... Ja próbowałem zagadać właśnie do domu, ale nie dało się, bo oczywiście, że cicho, tam jest. To jest taka karuzela emocji, że chyba nawet dzisiaj moje przyjaciółki były tutaj i one mówią, Ruda, to co w telewizji, to nic, tutaj po prostu się tyle dzieje, że one były zestresowane, to mówić ja.